Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Oj, wybacz. O, jeszcze raz. No tak jak mówiłem, witam ciebie serdecznie. Słuchaj, chciałbym ci pokazać, jak fantastyczne połączenie jest. Bałagan widziałeś, grubo. Nie wiem, kiedy to było ruszane. To jest jeszcze po maskowaniu. Tu jest zarzucone tyle szuwaksu, żeby nie było widać drobnych i tych średnich rys. Zostały tylko mega grubasy. Nie wiem, kiedy to było ostatnio polerowane, ale chciałbym ci pokazać, co potrafi Koch H9 z futrem Brighta. Mistrzowskie połączenie. Zobaczysz, jak długo i ile można wyciąć. W sumie tamtą stronę robiłem, bo próbowałem kilka kombinacji i ta jest po prostu mistrzowska. Tam przy wrogu maski, słuchaj, to zrobiłem delikatny hologram tylko. Delikatny, naprawdę delikatny. No dobra, słuchaj, ja lecę, włączam stoper. Zobaczysz, jak długo można ciąć tym zestawem. Nothing inside but
between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history. Słuchaj, 16,5 minuty i jeszcze pasta jest. Jeszcze, ale nie wypracowujemy jej do końca. Na futerku lepiej, żeby odrobinkę zostało. Pięknie się pracuje, co? Płynie fenomenalnie. Pasta jest mistrz, tak jak już kiedyś mówiłem, w połączeniu z Brightem mistrz. Po prostu kosmos. Dobra, ja idę po mikrofibrę. Będę chciał to wymyć. Trochę pylenia jest, no jakby nie było, obroty są. Fajne jest to, że postaram się w filmie, znaczy nie wiem, może i
Znaczy, postaram się tak, żeby pokazać obroty, ale maksymalnie to ciąłem tak naprawdę, z minimalnym dociskiem to było 1500 obrotów. Więc grubo, ta pasta na to pozwala. Co lepsze, zobacz. I panel cały czas zimny przy tym futrze. W ogóle i ta pasta, i te, w ogóle nie grzeje. Tak naprawdę nawet nie jest letnie. A to dlatego, że regulujesz sobie go dociskiem. Mniejsze obroty, lepszy docisk. Jak czujesz, że się za dużo nagrzewa, odpuszczasz. Tak naprawdę ja mam panel cały czas chłodny. I teraz tak, idę po mikrofibrę. Zbiorę pastę. Pył zmuchniemy. Maska i tak do malowania, kurczę, ale jakiś czas jeszcze pojeździ. Okej. Telefon zabieram. Opryskany przez pastę. A, jeszcze go wyłączę może, nie? Stop. Okej. Przeczyszczę go. Dobra. Okej. No to co? Zbieramy pastę. Słuchaj, zimny panel. Zero grzania. Teraz zbieranie tej pasty to jest już poezja, to już chyba wcześniej mówiłem. Zobaczymy, na ile wycięło i jaki zostawiło bałagan. Podkreślam, futro plus pasta, która jest pastą cuttingową. Tu jakiś kurczy gadżet wpadł. Wtrącenie lakiernicze, tragedia. Takich rzeczy tutaj jest dużo na tym aucie. Okej. No dobra, bierzemy teraz pstryk, płyn inspekcyjny. I w jedną stronę. Pasta wymywa się obłędnie. Czaisz 15, prawie 17 minut pracy na wypracowaniu, na wypracowanie pasty. Piękna sprawa. Tak naprawdę tą pastą i tym zestawem regulujesz sobie cięcie, wykończenie, wszystko. Rewelacja. Okej, teraz tak, pozwolę sobie odwrócić. I teraz już polecę w jedną i w drugą stronę, bo już pasta wymyta. Tu przy rancie, okej. Widać, gdzie cięte, gdzie nie cięte. Okej, odstawię. Więc słuchaj, biorę latarki, włączam światło. Wezmę aparat, jeszcze tutaj zdmuchnę tylko i zobaczysz. I zobaczysz, co można wyciągnąć przy ciekawym zestawie, bo H9 nie jest tanią pastą, to futro Brighta też nie jest tanie, bo 40 parę złotych, ale za to zaraz zobaczysz efekty tego. No dobrze, pamiętasz jak było? Mam nadzieję, że pamiętasz. Zobacz, gdzie niegdzie tylko jakiś tam burdelik. Lecimy dalej i tu już się zaczyna Saigon, co? Zobacz. I elegancior. Poczekaj. O, może tak. Jak widać, te super głębokie jeszcze zostały. No. Jeden etap, a tutaj naprawdę jest grubo. Jest grubo na tej masce. To auto chyba nigdy nie widziało korekty. Zresztą widać, zobacz jaki mat. Maska jest dojechana i ona jest przymulona. To wyobraź sobie, jakby nie była przymulona szuwaksami. Ja jak zobaczyłem tą maskę, jak go umyłem dokładnie, zrobiłem dekontaminację, się załamałem. Zobacz, co jest grane. I teraz tu. Widać, nie? Jakie rysy, jak ktoś nieumiejętnie mył, długie, zaokrąglone rysy. Dobra, a teraz biorę latarkę inspekcyjną
i zobaczymy pod latarką inspekcyjną. Okej, okay, słuchaj, pierwsza wskakuje latarka z zimnym światełkiem. Morello? Morello chyba bodajże, tak. Monello, przepraszam, Faro, właśnie, Morello. Zobacz, tak wygląda wykończenie przy ostrym cięciu, podkreślam, ostre cięcie, to był cutting. I tu już się zaczyna burdel, który jest zamaskowany. Kurczę, no, jakby ci zrobić, żeby nie było, no delikatny tam holcik gdzieniegdzie się pojawia. Ale to też naprawdę trzeba się doszukać. Jest taki przymglony ten holcik. Wykończenie na mega wysokim poziomie. Dobra. Teraz słuchaj, wezmę latarkę Yato. Okej. Zmniejszę tutaj. O. A tak wygląda pod Yato. Tak jak widać, grubasy. Gdzie niegdzie pojedyncze zostały, ale ciężko jest jednoetapowo wyciąć. O, i tu już się zaczyna burdel. Tak samo tu jest burdello. O, tu zresztą widać, co tu się dzieje, i wjeżdżamy tu, gdzie jechałem. I pyk. Wykończenie na mega wysokim poziomie. Co mi jeszcze się bardzo właśnie podoba, to to, że i tu mamy burdel. Tu niezłysznie, co? Tutaj niby coś spod kół wypadło, spod ciężarówki, właściciel mówił. Okej, okay, dobra. I lecimy tu. No dobra, słuchaj, no nie będę cię więcej katował. Słuchaj, wykończenie jest na mega fajnym poziomie. Naprawdę połączenie Brighta z H9, w ogóle H9 moim zdaniem, jeżeli chodzi o pasty, jest naprawdę mistrzem. Długość pracy, jakość wykończenia i cięcia z futrem, tak jak widziałeś, Brighta jest mistrzowskie. To jest kolejne moje ulubione połączenie, jeżeli chodzi, to jest raczej, mam trzy teraz takie ulubione połączenia. Cutting to jest właśnie H9 plus Bright. Pośredni to jest, można powiedzieć, że taki one stepowy, czyli polishing, o może tak, polishing dla mnie to jest ADBL one stepowy pad plus Sonak 0406 lub ewentualnie polishingowy pad żółty ADBL-a. W sumie to bardzo podobne pady, a finish standardowo, kurczę, Dual Action i czarny pad Nata plus Menzerna 3800. Ale zobacz, co tu się dzieje. No piękna sprawa, co? I można powiedzieć, że tu mamy one stepik. Taki sprytny one stepik, gdzie możemy teraz tutaj kłaść sobie na przykład wosk, który podbije. Wiadomo, że wykończenie może nie jest jakieś fantastyczne, bo to był cutting. Jakby to poprawić teraz finiszem, na pewno gloss by poprawiło, ale jak na samo cięcie jest naprawdę super. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.